W miejscowości Pruski w gminie Iłowo-Osada już wkrótce powstanie nowoczesna świetlica środowiskowa. Adaptacja i modernizacja starego budynku będzie kosztowała ponad 810 tysięcy złotych. O szczegółach mówi wójt Sebastian Cichocki. Projekt ten jest wynikiem wniosku o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2014-2020. Gmina z sukcesem pozyskała środki finansowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Mogę też pocieszyć się, że projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej wśród wszystkich beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki temu projektowi dokonamy kompleksowej termomodernizacji. Będzie również wymieniona stolarka okienna, stolarka drzwiowa, remont dachu. Planujemy również kompleksowe wyposażenie tego obiektu w niezbędne pomocy dydaktyczne, w komputery, będzie wykonana nowa pracownia psychologiczna, pracownia terapii ruchu, pracownia plastyczna. To wszystko będzie służyło lokalnej społeczności dla celów integracji zawodowej, integracji społecznej. Planowane zakończenie projektu to jest pierwszy kwartał przyszłego roku. Mam nadzieję, że prace będą trwały w miarę możliwości jak najkrócej i zostaną zakończone. Dzięki temu lokalna społeczność będzie mogła korzystać z nowoczesnego, w pełni funkcjonalnego obiektu. Wynika z tego, że w nowej świetlicy środowiskowej mieszkańcy Prusek i okolic będą mogli spotykać się już w przyszłym roku. Trzymamy kciuki za planowe zakończenie inwestycji.